profesor Sergiusz Smirno. Jestem nauczycielem języka polskiego w liceum nr 23 w Kijowie na Ukrainie. Dziś uczniowie naszej szkoły zebrały się, żeby pouczestniczyć w konkursu Kopernika, najwybitniejszy polskie wynalazcy i naukowcy. No, chcę jeszcze powiedzieć, że z powodu zimnej pogody niektóre z nich pozostały przeziębione, a więc nie wszystkie potrafią dzisiaj wystąpić. Zaczynamy. Dzień dobry, nazywam się Anastazja Rożoszenko, jestem uczennicą 6 klasy i mam 11 lat. I chciałabym Wam opowiedzieć pro wybitnego polskiego naukowca Hilariego Koprowskiego. Hilary Koprowski stworzył pierwszą na świecie doustną szczepionkę przeciwwirusowi polio, który wywołuje chorobę Heinego Medina. W 1950 roku przeprowadzono pierwsze udane jednostkowe szczepienie. Niedługo potem wypróbowano tę metodę na skalę kraju. Najpierw w Kongu Belgijskim, następnie w Rwandzie, Polsce i Chorwacji. W latach 50. wybuchła epidemia tej choroby podczas największego nasilenia zachorowań w Polsce zapadło na nią aż 6 tysięcy dzieci. Rok później dzięki oferowaniu przez Koprowskiego 9 milionów szczepionek wyprodukowanych przez firmę farmaceutyczną WEP udało się niemal całkowicie zahamować rozwój tej choroby w Polsce. A następnie wskutek kolejnych szczepień w całej Europie Koprowski był autorem ponad 850 prac naukowych. Podejmował badania dotyczące wirusologii i immunoterapii, między innym zastosowanie immunologii w leczeniu nowotworów. Doprowadził do stworzenia Fundacji imienia Koprowskich, wspierającej młodych polskich naukowców i wspomagającej rozwój nauki i współpracy polsko-amerykańskiej. Wszechstronnie zajmował się muzyką i literaturą. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, mam na imię Ola, mam 9 lat. Uczę się polskiego od 2 miesięcy. Jestem uczennicą 4 klasy. Chciałabym przedstawić Państwu wybitnego polskiego naukowca. Jan Ciepan. Okazuje się, że telewizjonce również została wynaleziona przez Polaka. Jan Ciepanik stworzył elektroskop umożliwiający wszystkie na odległości ruchomego, chlorowego oraz gaz i węgiel. Naukowiec ma na koncie ponad 50 wynalazków i kilka pomysłów technicznych. Bóg on zamówkę, nazywano go polskim Edisonem lub Da Vinci. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzień dobry, mam na imię Julia. Mam 9 lat. Jestem uczennicą 4 klasy. Uczę się polskiego od 2 miesięcy. Chciałabym przedstawić Państwu wybitnego polskiego naukowca Jacek Karpicki. Ten wybitny naukowiec stworzył pierwszy na świecie komputer personalny. Uczestniczył w powstaniu warszawskim. Oprócz mi komputera badać wynalazł też maszynę przewidującą prognozę pogody. Powodu finansowych nie udało się jednak zrealizować żadnego z jego pomysłów. Dziękuję bardzo. A więc wysłuchaliście wystąpienie 3 dziewcząt. No, oni mają kilka lat więcej od Was, ale spodziewam się,
że za parę lat możecie również opowiedzieć, a może i lepiej i więcej, o Polsce, o kulturze polskiej. Dziękuję wszystkim za uwagę, a widzów i słuchaczy w Polsce przepraszam za błędy wystąpienia pierwsze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.